Witajcie na niżsi w totalnie bojowych warunkach. Jestem dziś na torze Nürburgring, dlatego że postanowiłem sobie zrobić krótką przerwę od Formuły 1 raz, że muszę uważać na budżety. No bo jest to coś, co pilnuję samemu, dwa, że no po prostu chciałem trochę odpocząć, zdystansować się od tego, co dzieje się w Formule 1, głównie ze względu na to, co się dzieje przy Robercie. I chyba dobrze, ponieważ no dzisiaj wyszły te wypowiedzi na Eleven Sports Claire Williams na temat tego, jak to równość panuje w Williamsie, ale do tego jeszcze przejdziemy. Póki co po prostu siedzę sobie tutaj przy nawrocie na Nürburgringu, gdzie odbywa się zaraz, jutro startuje 24-godzinny wyścig, taka sól ścigania, dość szalona, bo oni jeżdżą na Nordschleife, a nie na pętli Grand Prix, co oznacza, że jeżdżą na najniebezpieczniejszym torze świata. Bardzo fajna taka mieszanka samochodów. GT, łącznie z samochodami o wiele niższych klas, nawet jakiś tutaj stary Golf jeździ wyścigowy. Taki mega fajny klimat jest, no tu zresztą na zaproszenie Hyundai'a. Wcześniej pojeździłem sobie trochę i30N na różnych próbach sportowych, utwierdzając się, jak super fajny w jeździe jest to samochód, ale o tym teraz nie będę opowiadał, bo za dużo się dzieje teraz w Formule 1, zarówno jeśli chodzi o tę rewizję Ferrari, jak i oczywiście o to, co dzieje się w Williamsie i o to, co dzieje się u Roberta. Jeszcze jedna taka rzecz porządkowa, co do moich działań na YouTubie, nie obraźcie się, ale włączyłem reklamy, poradził mi to człowiek, który bardzo dobrze zna się na tym, jak powinno się działać na YouTubie, powiedział, że to jest najwyższy moment, najwyższa para na to, żeby to zrobić. Nie chciałem tego robić, mówiąc szczerze, ale ostatecznie jest to jakiś tam przychód i moi mili, jako że no, sam muszę sobie organizować budżety, po prostu no, potrzebuję jakichś źródeł dochodu, tak? Muszę skądś brać środki na to, żeby na wyścigi jeździć. Teraz nie ma we Francji na przykład, głównie ze względu na to, że muszę gdzieś tam przecinać, tak, gdzieś tam oszczędzać, a tu zostałem na Nürburgring zaproszony, tak więc nie obraźcie się, jeżeli od czasu do czasu wskoczy wam coś na ekranie. Tak czy inaczej, nie poczuwam się do winy. Dobra, idziemy teraz na sytuację, która się dzieje na torze Paul Ricard, między innymi oczywiście, bo wrócimy trochę też do wizyty Roberta w Warszawie. Arcyciekawe treningi. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to, co się działo między Robertem i Latifim i Robertem i George'em Russellem i ta wypowiedź Claire, a po drugie no, cała ta rewizja Ferrari wyroku, o co też dość poważnie omówimy, o tę rewizję i opinii kierowców, z których w zasadzie nie znalazłem opinii współczesnego kierowcy, który by się nie zgadzał, który by się zgodził z decyzją sędziów. To, powiedzmy, z tych, co widziałem, to najbardziej wstrzemięźliwy był Valtteri Bottas, co jest oczywiste, bo jeździ w Mercedesie, natomiast no, żaden inny kierowca, o których ja czytałem opinię, nie zgodził się w ogóle z tym, że Vettel powinien zostać ukarany, natomiast oczywiście sędziowie FIA mają swoje zdanie. Oni nie mogli się przyznać do błędu w żadnym wypadku, ale do tego za chwilę przejdziemy, dlatego że najpierw no, to, co się działo z Robertem, bo oczywiście tego się mogłem domyślić i też cieszę się tym bardziej, że nie ma mnie teraz we Francji. Wielka tutaj afera i oczywiście sensacja, że Robert wolniejszy od Latifiego, no co prawda o 25 tysięcy sekundy, ale zawsze, to abstrahując od tego, że to są tylko treningi, prawda jest taka, że Latifi nie jest kierowcą z najwyższej półki, tak czy inaczej, ale to się dopiero okaże, jak wejdzie do formuły w przyszłym roku. Natomiast pierwsza rzecz, Latifi jeździł samochodem George'a Russella, czyli samochodem lepiej przygotowanym, co do tego nie mamy wątpliwości, bo to widać na obrazach wideo, widać to na różnych, chociażby na odczytach prędkości maksymalnych i tak dalej. To jest po prostu wszędzie arcywidoczne i też z wypowiedzi Roberta wynika, gdzie można szukać tej dysproporcji. Poza tym Latifi, moi mili, jest kierowcą, który będzie jeździł w Williamsie w przyszłym roku. No bo raczej punkty do superlicencji zdobędzie, no i raczej przelew od jego taty, bardzo bogatego miliardera, przejdzie do Williamsa, więc on tak naprawdę jest tutaj już, on się szykuje do debiutu w przyszłym roku, a Williams się szykuje do tego, żeby uzasadnić zatrudnienie go w składzie, tak? I żeby oczywiście zapewnić świat, że nie kwota od ojca Latifiego decyduje o tym, że on znalazł tam miejsce, tylko to, że jest oczywiście super talentem, bo mistrz Formuły 2 przyszły prawdopodobnie, no i oczywiście tutaj tak wspaniale sobie jeździł w treningach, teraz był, nie mógł być szybszy od George'a Russella, no, który jest priorytetowy kierowcą Williamsa, no ale od Roberta Kubicy oczywiście wspaniale pokazał swoją prędkość na tle Roberta. Szczerze, już jestem trochę taki i zmęczony i zażenowany wchodzeniem w te tematy, dlatego że to są rzeczy oczywiste i każdy ma tam swoje interpretacje, każdy ma to swoje spojrzenie, natomiast ja wierzę swojemu spojrzeniu opartemu na 27 latach interesowania się z tym sportem, 22 latach pracowania przy tym sporcie, 17 latach jeżdżenia na Formułę 1 jako taką i gro informacji, które pozyskałem na temat i ścigania i tego konkretnego sezonu, które mam po prostu jeżdżąc na te konkretne wyścigi, w których Robert startuje. Natomiast w przerwie między pierwszym a drugim treningiem Claire została zapytana przez Eleven Sports o te kwestie właśnie równości samochodów. To się może wydać pytaniem takim naiwnym z pozoru, dlatego że to nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby przyznała to,
że tak, że po pierwsze zespół nie potrafi zrobić dwóch takich samych samochodów, a po drugie, że w sytuacji, w jakiej się znalazł, czyli nie ma on zupełnie o nic walczyć, że walczy tylko i wyłącznie o jakiś taki pozytywny przekaz, promując swojego brytyjskiego kierowcę, który jest kierowcą do tego jeszcze ich największego wierzyciela i najważniejszego partnera technologicznego Mercedesa. Ona wam tego nie powie. Ona powiedziała, tutaj cytuję tweeta Filipa Kapicy, że każdy kierowca przeżywa wzloty i upadki, czyli zwala to oczywiście na Roberta, co jest okej, no trzeba to przyjąć na klatę, no bo ona musi to jakoś uzasadnić, natomiast ona powiedziała, że wydaje mi się, natomiast no de facto mija się z prawdą, bo moim zdaniem i nie tylko moim, Robert generalnie radzi sobie bardzo dobrze, o wiele lepiej niż moglibyśmy się spodziewać, że powinien sobie radzić po 9-letniej przerwie, no ale okej, tak musiało być to powiedziane. Mogę tylko wszystkich zapewnić, że George i Robert otrzymują od nas zawsze takie same narzędzia podczas każdego weekendu. No comments, nie? To już się nie da skomentować, dlatego że szereg sytuacji, jakie widzieliśmy na torach, od tych takich najbardziej zdroworozsądkowych, jak to się zna na tym sporcie, także wie, że pewne różnice, co Robert ostatnio sam mówił też w Polsce, tak, że pewne różnice wychodzące na stoperze, że są totalnie nienaturalne, tak, że one nie mogą mieć miejsca jakby odzwierciedlenia, one nie mogą wynikać z jazdy, poprzez te no, szokujące zestawienie onboardów, które wam dałem w Kanadzie, które po prostu tak wali po oczach różnicami między tymi samochodami, no ale to nie jest pierwszy raz, kiedy interpretacja Claire zdaje się mocno odbiegać od tego, co widać, tak? Ale no wiecie, no każdy ma prawo do swojej interpretacji. Williams nigdy nie dyskryminowałby żadnego kierowcy. Moi mili, tu nie chodzi o dyskryminację, tu chodzi o to... Williams nie działa z premedytacją przeciwko Robertowi. Williams działa z premedytacją na korzyść swojego kierowcy brytyjskiego, młodego i swojego kierowcy Mercedesa. W ten sposób. To nie jest to, że oni mają coś do Roberta, czy mają jakiś problem z nim, to jest to, że oni muszą podjąć bardzo ciężkie decyzje w bardzo swojej ciężkiej sytuacji. I to tylko o to, tak? To nie chodzi tutaj o dyskryminację. Plus jeszcze jest pytanie takie ostatecznie, czy Claire do końca wie, co się dzieje w zespole? To jest inna sprawa, bo patrząc na to, co się dzieje z tą ekipą od jakiegoś już dłuższego czasu i biorąc pod uwagę, że to Claire jest szefą tej ekipy i ona jest za to odpowiedzialna, można odnieść wrażenie, że nie do końca się orientuje, co się w tym zespole dzieje. Natomiast sam Robert po wyjściu z samochodu, ewidentnie znowu, to są takie bardzo charakterystyczne, nazwijmy to wahanie nastrojów, to znaczy Robert generalnie jest w bardzo dobrym nastroju, no bo cieszy się z tego, co ma, cieszy się, że wrócił do Formuły 1, cieszy się, że ma szansę upewnić się w tym, że ma w sobie to, co miał wcześniej i pracować nad tymi rzeczami, które musi poprawić, no po prostu ze względu na tę długą przerwę, natomiast cieszy się z tych wszystkich postępów, robi je o wiele szybciej, niż mogłoby się zdawać, że powinien je robić, no i wiecie, cieszy się chwilą obecną, natomiast są te chwile, kiedy musi wejść do samochodu i być może miałem tam jakąś nadzieję, że to auto w końcu pojedzie tak, jak powinno i wsiada i okazuje się, że auto znowu, prawda, jedzie przefatalnie, że znowu nie wiadomo, co się dzieje, że znowu nie ma tej powtarzalności, która jest kluczowa, która jest największym problemem, brak powtarzalności. No i no, widząc to bardzo oczywiście, że samochód ten może być lepszy, tylko że niestety nie jest to jego auto, tylko jest to auto innego człowieka, więc wsiada do samochodu, wysiada po sesji, po dwóch treningach i odpowiada wkurzony półsłówkami. Natomiast znacznie lepszy humor miał podczas tej wizyty w Polsce. Ja trochę poglądałem wywiady, które były z Robertem, przeanalizowałem to, co było powiedziane. Nie tylko zresztą, no w różnych wywiadach i to, co jest bardzo ważne, Robert jeszcze raz potwierdził, że jego celem na ten rok jest utrzymanie się w Formule 1. To jest zresztą coś, co ja sam sygnalizowałem, też napisałem w tym felietonie w Skarbie Kibica do Przeglądu Sportowego, że najważniejszym zadaniem Roberta w tym sezonie jest zapewnienie sobie fotel na przyszły rok i jeszcze raz to podkreślam, mimo tego, że sytuacja wydaje się być fatalna, wcale nie uważam, że jest aż tak zła, jak się może wydawać. Oczywiście jest to bardzo ciężkie zadanie, jest to bardzo ciężka misja, ale sezon jest długi, jeszcze dużo może się wydarzyć. Jeszcze raz powtórzę, pewnie nie ostatni, że to, czego Robert potrzebuje, to mieć za plecami silnego partnera, więc tutaj trzeba liczyć na to, że tak wywiąże się z obietnic koncert Orlen. I potrzebuje porządnego testu w innym samochodzie niż Williams. Porządnego testu, jeden dzień jazd i te dwie rzeczy połączone dadzą mu, moim zdaniem, fotel w przyszłym roku. I to nawet bez cienia wątpliwości. Natomiast no, Robert jeszcze mówił tak o tym, że jest, celem jest utrzymanie, ale nie wiadomo, czy się uda, bo jest jeszcze za wcześnie. Bardzo mi się podobał wywiad przeprowadzony przez Janka Cioska, umieszczony na Weszło, wywiad wideo. Pytanie było takie, wiecie, no dość mocne, ale wiecie, te pytania, czy mocne właśnie, czy czasami wydające się na miejscu, czy czasami głupie, jak to było na przykład w tym słynnym wywiadzie na RMF-ie przed rozpoczęciem sezonu. I ktoś musi zadawać, tak? Bo my zadajemy pytania w imieniu różnych ludzi. Ja zadaję pytania bardziej w imieniu jednak waszym, no i pewnych osób, które też przychodzą do naszego grona, które być może nie ogarniają Formuły 1 niż
przypuszczam większość z nas. Niektórzy idą z tym głębiej, no i Janek przytacza tutaj takie opinie, że jedni mówią, że wrócił i że jest okej, tak? Że, a inni twierdzą, że nie daje rady, bo jest kaleką. No, słowa akurat bardzo niefortunne, no ale okej. I że to zmarnowane 100 milionów. Czyli to jest takie, tak, opinia przeciętnego zjadacza cebuli, który nie ma za bardzo pojęcia o tym sporcie, ale ma grę opinii na temat wszystkiego, czym nie ma pojęcia. I odpowiedź Roberta mi się wydaje super fajnie wyważona, taka, która pokazuje znowu, że jednak w tej swojej podróży życiowej ogólnie, nie tylko w sporcie motorowym, ale generalnie w życiu, no Robert przyszedł daleką drogę i jest człowiekiem po prostu bardzo dojrzałym i człowiekiem bardzo mądrym, no człowiekiem, który już wie mniej więcej, jak to działa, jakie jest życie. Mówi tak, każdy ma wolność słowa. To jest też, co ja wam od czasu do czasu powtarzam. Nawet jak się wkurzam czasami na niektóre opinie, ja się bardziej wkurzam na te takie chamskie czy bezczelne, takie, które mają pretensje do mnie, że mogę mieć jakieś opinie inne niż komuś się zdaje, co jest absolutnie bezczelne, bo nikt nie ma prawa do mnie wymagać. Czy opinie takie, które zarzucają mi, nie wiem, kłamstwo czy manipulacje, coś takiego po prostu jest przeohydne i takie, żebym wywalał. To pomijam. Natomiast no, jeżeli ktoś twierdzi, że jednak to Robert nie daje rady, tak, i wyraża to w sposób kulturalny, ma do tego prawo. Każdy ma swoją opinię, ja z tym nie mam problemów. Zawsze był duży podział, nawet jak ścigałem się w F1 10-11 lat temu i uważam, że byłem w światowej czołówce, nie tylko on uważa, on był w światowej czołówce i naprawdę na bardzo wysokim poziomie jako kierowca i człowiek w swojej dziedzinie też był podział i też wytykano mi, że nie mogę startować, że nigdy nie wygrywam. To jest tak debilne, po prostu tak kretyńskie opinie, to no, szkoda w ogóle wracać do tego. To nie jest ewenement, tylko mój. Gdy oglądam damy mecze w barze czy w domu przed telewizorem, też jest mnóstwo trenerów piłkarskich i może dlatego ten świat jest tak piękny, bo jest różny. Bardzo fajna tego wypowiedź, bez zgłębiania się na te już te w detale tego, z czego mogą wynikać takie opinie. Część z nich jest pustownika z takiej czystej zawiści. No, ale okej, tego nie będziemy analizować. I inna bardzo fajna wypowiedź Roberta z tego samego wywiadu na weszło. Nie mam czego tłumaczyć. Po pierwsze, większość rzeczy nie wychodzi poza drzwi. Poza drzwi zespołu, tak, poza drzwi działów inżynierskich. Po drugie, były wyścigi czy sesje, w których zrobiłem bardzo dobrą robotę, ale niestety tego nie widać. Były też wyścigi, gdy mogłem zrobić pewne rzeczy lepiej. Oczywiście, wraca po 9 latach, a nawet gdyby cały czas się ścigał, ciężko jest zajrzeć idealny weekend. Większość kierowców wam powie, że na przykład, że nie można przejechać idealnego okrążenia. Poza Lewisem, który przejechał już pewnie z 50 najlepszych swoich okrążeń w życiu. Były też wyścigi, gdy mogłem zrobić pewne rzeczy lepiej. Były momenty, gdy miałem sporo problemów, o których nikt nie miał pojęcia i to nie pomagało. No właśnie, jest jeszcze tyle rzeczy, o których my nie wiemy. A być może nawet niektóre osoby odrobinę wiedzą, ale nie mogą o tym mówić. Dlatego nie jest to tłumaczenie, tylko suche fakty, których na zewnątrz nie widać, co akceptuję. Bo jak ktoś ogląda telewizję, czy widzi suche wyniki, to tak to wygląda, ale na ten końcowy wynik musi się zgrać wiele czynników. Początek sezonu nie był dla mnie łatwy, są rzeczy, które poprawiliśmy i takie, nad którymi trzeba pracować. Mam tylko nadzieję, że coraz częściej będzie mi dane jeżdżenie bolidem, który będzie przewidywalny, ponieważ wtedy wiem, co robić. Bolid przewidywalny. To jest taki klucz w tym problemie, że chociaż było to auto, któremu można było zaufać. Takie auto, które ma ewidentnie George, co widać, kiedy może nim szarpać, wpieprzać się w zakręty, wciskać gaz na wyjściach do oporu, taką klepkę, bum, później niż Robert, ale do dechy, bo może mu zaufać, baba auto mu jedzie. To jest po prostu tak oczywiste, to jest tak widoczne, że się w głowie nie mieści. Tylko nie każdy jest w stanie zobaczyć, co jest też normalne, bo no wiecie, to nie są aż takie proste rzeczy, ale jak ktoś wie, na co patrzeć i umie, To widać, no. Mi się wydaje, że brakuje czegoś takiego, no wiecie, ja nie mogę tego zrobić, bo nie jestem telewizją, ale powinien po prostu ktoś stanąć, to ogarnia temat. I to widać, ustawić dwa przejazdy z kamery pokładowej z tej kwalifikacji w Kanadzie i to wiecie co do metra, ustawiacie start na prostej startowej i możecie, korzystając z zapisów wideo, z zatrzymywania i z powtórek, możecie idealnie znaleźć moment, kiedy kierowca hamuje, i zatrzymać w tym momencie i pokazać, tu hamuje ten, znaleźć ten moment, kiedy kierowca naciska gaz, bo to słychać po silniku, że tu naciska gaz ten, tu naciska gaz ten i pokazywać różnice też w liniach przejazdu, to wszystko można super przeanalizować, moim zdaniem tym powinna się zająć telewizja, po prostu, szczerze, to jest materiał na jakieś 6-7 minut, tylko musi tutaj stanąć i po prostu zrobić, opracować ten materiał i to wymierzyć, to będzie wszystko widać jak na dłoni i słychać, bo to też słychać. Przejdźmy do wywiadów z Francji.
Robert, tak ciekawie się pytał o to, że Paul Ricard, to wymagające teraz kilku różnych powodów. Jednym z nich jest definitywnie ostatni sektor z długimi, dość szybkimi łukami, które się zaciskają, co dość mocno obciąża opony i w połączeniu z tymi temperaturami jest dość trudne i wymagające miejsce. Szczególnie lewa przednia opona dostaje w tyłek. Po drugie, wiatr zawsze wpływa na wyważenie samochodu, ale tu może mieć znacznie większy efekt. Szczególnie kierunek wiatru odgrywa dość dużą rolę, jeśli chodzi o czas okrążenia. Oby wiały pomyślne wiatry dla Roberta, ale nie ma takich wiatrów, które by sprawiły, że te samochody nagle przyspieszą albo że będą równe, tak? To nie wiatry mają wiać, tylko zespół ma tak działać. Ale to będzie taka sama sytuacja dla wszystkich. W zależności od kierunku wiatru, wyważenie samochodu i jego osiągi mogą się mocno różnić. Pytanie, czy ten tor będzie bardziej pasował waszemu samochodowi, czy oczekujesz powtórki z Kanady? Kanada pod względem osiągów naszego samochodu ostatecznie była podobna do poprzednich wyścigów. Myślę, że możemy oczekiwać tu czegoś podobnego. Nie oczekuję, że nagle konfiguracja toru odmieni nasze życie. Zresztą całkiem słusznie. Jeśli chodzi o twój dotychczasowy sezon, odkładając na bok osiągi samochodu, jak oceniasz swoje własne występy? To oczywiste, że jesteś za George'em znacznie częściej niż byś chciał. Jak wiele z tego jest kwestią twojego wracania do dawnej formy, a ile zależy od problemów z bolidem? Co zdaje się Ed Stroh zadał pytanie. Zobaczcie, muszę trochę zmienić pozycję siedzącą, bo siedzę sobie tutaj na podłodze. A telefon wisi jak na słowo honoru. Okej, okay, daliśmy radę. Jak dotąd było to skomplikowane i są rzeczy, które nie pomogły wyciągnąć maksimum, czy nawet nie dały powtarzalności w całym tym procesie. Z jednej strony w niektórych wyścigach poradziłem sobie całkiem dobrze, choć wciąż nie wyciągałem maksimum. Nie złożyłem wszystkiego całość. Czasami z powodu moich błędów, czasami tak naprawdę nie zależało to ode mnie. To bardzo trudne. Oczywiście Kanada była rozczarowująca i bardzo dziwna. Oczywiście, że była bardzo dziwna. W piątek, gdy straciłem pierwszy trening, w drugim odnalazłem z miejsca całkiem dobry rytm. Zwracałem wam na to uwagę i na Twitterze od razu, i potem już w opisie wyścigu i na vlogu. W drugim odnalazłem z miejsca całkiem dobry rytm, ale potem zupełnie to uciekło, co było rozczarowujące, bo na przykład w Monako, jak dla mnie była tam dobra powtarzalność i byłem w stanie pracować nad samochodem i szukać pewności. Niestety wiele się tu zmienia, co nie jest pozytywne. Wiele się tu zmienia, jeśli chodzi o to ustawienie, o tę powtarzalność. Gdy są takie różnice w wyczuciu i osiągach bolidów, różnice między sesją a sesją, to nigdy nie jest dobre i prawdopodobnie jest to największy problem. Ta powtarzalność, bo jeszcze są tutaj teorie takie, że tutaj George częściej kręci na kierownicy niż Robert i tak dalej. De facto to, jeśli chodzi o te pokrętła na kierownicy, to inżynierowie raczej decydują o tym, kiedy co trzeba przekręcić, niż kierowcy. Tak, to jest ich zadanie. Czy Monako było najlepszym weekendem, jeśli chodzi o raz, a dwa, to kręto jest takie, to w ogóle nie przystaje do tego, biorąc pod uwagę, jak duże problemy ma Robert z samochodem bez kręcenia na kierownicy. To są naprawdę rzeczy mniej istotne od tego, że na przykład samochód podczas hamowania w połowie wyścigów, więcej niż połowie wyścigów ściągał na jedną stronę, tak? To nie ma nic wspólnego z pokrętami na kierownicy. Naprawdę to są pierdoły w porównaniu z tym, co się dzieje. Są o wiele większe problemy z autem Roberta niż jakieś kręcenie na kierownicy. Czy Monako było najlepszym weekendem, jeśli chodzi o twoje występy? Myślę, że był to najlepszy weekend, jeśli chodzi o powtarzalność bolidu. Tak, nie twoje występy, tylko powtarzalność bolidu, która mu pozwoliła na ten występ. A wówczas w parze idzie także moja jazda. Gdybym miał wybrać jeden weekend, gdzie nie było niespodzianek, gdzie to wyczucie bolidu nie poprawiało się w trakcie weekendu, znaczy nie zmieniało się w trakcie weekendu, definitywnie było to Monako. Niestety dwa tygodnie później jedziesz do Kanady i wszystko jest kompletnie inne, więc z piątku na sobotę feeling kompletnie zniknął i to jest bardzo mylące. Tyle jeśli chodzi o kwestię Roberta, tak, dopóki to się nie poprawi. To się nie poprawi, bo Williams jest idealny, znaczy to co teraz wyciąga maksimum z tego co może, czyli ma tego kierowcę, prawda, ten błysk, tak, pomimo blamażowego sezonu, ma ten błysk, że przynajmniej, że dla brytyjskich mediów i opinii publicznej, że miał tego super zdolnego George'a i do tego jeszcze już gruntuje miejsce na zatrudnienie Latifiego, więc wszystko w tej ciężkiej sytuacji robią wszystko co mogą, to się raczej nie zmieni. Dobra, przechodzimy teraz do sprawy apelacji Ferrari, tej kretyńskiej kary dla Vettela. Ja tam czytam te opinie, że się nie zgadzacie od początku, mówiłem, że to jest kwestia dyskusyjna, natomiast moi mili, z moimi opiniami zgodziła się absolutna większość byłych kierowców Formuły 1. Jedynych dwóch, co się nie zgodziło, to Palmer, który, oszukujmy się, nigdy gwiazdą nie był i nie będzie, i Nico Rosberg, który też, no, z całym szacunkiem, bo zawsze ja wam powtarzałem, że jest lepszy niż się większość was zdaje, i ja mu kibicowałem w walce o mistrzostwo z Lewisem, no to jednak nie jest kierowcą tego kalibru i który oczywiście po wygraniu mistrzostwa jednego z dnia na dzień zawinął się z Formuły 1, co pokazuje też, powiedzmy, jaki ma serce do walki. Poza tym wszyscy, jak jeden mąż, jednak twierdzili, że ta kara była niepotrzebna. Najpierw byli to starzy kierowcy, byli kierowcy, teraz w Kanadzie dużo wypowiedzi kierowców nowych, współczesnych, kierowców współczesnych, którzy się ścigają, i absolutna większość, wszyscy, których czytałem,
żaden nie powiedział, że sędziowie postąpili słusznie. I mają rację, bo to była po prostu totalnie kretyńska kara, nie? Po prostu niepotrzebna zarówno ze względu na przepisy i ich interpretację, która była błędna, jak i na sytuację, jaka teraz jest w Formule 1. Ferrari zostało wysłane w piątek. Przedstawili dodatkowe dowody, analizę danych telemetrycznych samochodu Vettela, analizę wideo z kamer pokładowych, widok od przodu, widok z góry kamer pokładowych Vettela i Hamiltona, analizę wideo wykonaną przez Corona Chandoka dla Sky Sports. To ciekawe, że zostało użyte to jako dowód, może dlatego, że chcieli zagrać materiałem ze swojej telewizji federacji, która, no wiecie, Formuła 1 jest... Co prawda federacja mieści się we Francji i prezydentem jest Francuz, ale tak naprawdę Formułę 1 rządzą Brytyjczycy. Bez dwóch zdań. Więc fajne takie zagranie ich jakby tym, ich ekspertem. Nagranie wideo na twarz Vettela, które zostało objawione przez F1 Limited po wyścigu. Nagrania powyścigowe. Analiza z linii wyścigowych z GPS-u Hamiltona i Vettela i zeznanie świadka w postaci Vettela. FIA nie przyjęła tych argumentów moimi i to było absolutnie do przewidzenia. Oni nawet nie mogli tego zrobić. To by było prawie równie głupie, co ta kara dla Vettela, no bo jak już to raz to uznali, jak już raz spieprzyli ten wyścig, to już jest nie do uratowania i jedyne, co mogą zrobić gorzej, to potem się przyznać do błędu. Nie ma takich dowodów, które by przekonały FIA, bo to FIA interpretuje przepisy. To nie chodzi o to, jak one są już, nawet już jak są napisane, a są napisane ciągle tak, żeby to FIA decydowała, co jest słuszne, a co nie jest słuszne. To chodzi o to, kto przepisy interpretuje, więc to zawsze znajdą wam jakiś argument, jakąś odmienność, po której powiedzą, że to było ważne, to o to chodziło i zawsze wam wytłumaczą, że to nie mają rację. To jest nie do przebicia, to jest po prostu niemożliwe, choćby to była sytuacja naoczna. Najlepszym przykładem, wam go czasami powtarzam, to był moment, kiedy w 99 roku okazało się, że Ferrari ma złe te tablice boczne, zwane deflektorami. Chodziło o przepis, że jak się patrzyło na nie od dołu, to widać było kawałek wybrzuszenia na tej tablicy, a przepis mówi, że jak patrzę się od dołu, to musi być jedna krawędź. To było tam jakieś pół milimetra dolnej krawędzi i FIA zastosowała przepis, który zupełnie był nieadekwatny do tej sytuacji, dotyczył w ogóle innych płaszczyzn, ale podali go jako wytłumaczenie na to, żeby nie dyskwalifikować Ferrari z tego wyścigu, dzięki czemu walka o mistrzostwo trwała do ostatniego wyścigu. Bo Malezja była przedostatnia, potem było Grand Prix Japonii, w którym to Mika Hakkinen został mistrzem świata, ale przynajmniej walka o mistrzostwo trwała do samego końca. Inaczej Eddie Irvine, bo to Irvine walczył wtedy mistrzostwo, straciłby szansę już przed ostatnim wyścigiem. I to był taki książka, to po prostu to był przepis totalnie z dupy wyjęty, niepasujący do tego przewinienia, ale ostatni wyścig został uratowany i tyle w tym temacie. FIA nie mogła się przyznać do błędów. No oczywiście trwa cała dyskusja. Na przykład była taka kwestia, czy Ferrari przesadziło, prosząc o rewizję tego wyroku, czy nie powinno się pogodzić. O tym mówi między innymi Toto Wolff, także ten protest może stworzyć wielkie problemy. I mi się tutaj podobały w ogóle całe wypowiedzi Günthera Steinera. To jest facet z rajdów, więc tak jak on przez rajdów mówi to, co myśli, mówi czasem twardym językiem, z czego się sporo osób śmieje na Netflixie, ale to jest facet, który rozumie motorsport i ja tutaj może nie zgadzam się z jego wyborem kierowców na ten sezon. Zobaczymy, jak będzie na przyszły, bo i Roman, i Kevin no, po prostu sobie tam grabią chyba jeszcze bardziej niż w zeszłym roku. Natomiast co mówi o tej sytuacji? Nie powiedziałbym, że to jest niebezpieczne, że Ferrari zgłosiło tę apelację, ale jeżeli ustanowisz precedent, zaczynasz po prostu otwierać precedens, tak, robić to na dobre. Możesz stworzyć zamieszanie, ale myślę, że Ferrari poczęło, że muszą to zrobić, czyli złożyć wniosek o rewizję na jakimś etapie i myślę, że stewardzi muszą sobie przypomnieć, muszą tak mieć powiedziane, że to się może wydarzyć. I że to nie było dobre. Znaczy, sędziowie mają to gdzieś dlatego, że są de facto bezkarni. Co nic, to są ludzie, mają prawo do popełnienia błędów. Natomiast ostatecznie, jakie popełniają, są absolutnie nie do ruszenia, a to był błąd sędziów bardzo duży. Kiedy podejmujesz decyzję i nie wiesz do końca, jaką podjąć, bo sytuacja jest 50-50, powinni nie dawać kary, ponieważ Mercedes nie mógł do nich wrócić i zażądać tej kary. Tego nie ma w przepisach. Jeżeli nie ma przydzielonej kary, nie możesz wrócić i zażądać, żeby ktoś został ukarany. Aby tego uniknąć w sytuacjach 50 na 50, nie powinniśmy dawać takich kar.
rozpoczynasz proces, który nigdy się nie zakończy. Zawsze znajdziesz wymówkę i to jest taka niekończąca się saga. Tak, zawsze możesz znaleźć wymówkę, żeby złożyć apelację, natomiast jeszcze bardziej zawsze możesz znaleźć wymówkę, żeby kogoś ukarać. Moim zdaniem, to jest mój komentarz, a nie Steinera. Jak mam opinię na ten temat? Uważam, że to była sytuacja 50-50 i mogli zadecydować w obie strony. A jeśli to jest 50-50, powinno się obejść bez kary. Zawsze tak mówię. Niezależnie od tego, czy to jest przeciwko nam, czy na naszą korzyść, nie powinniśmy za bardzo przesadzać z przepisami. Jeżeli jest 50-50, powinno się to odpuścić. Święta prawda, oczywiście, że tak. Sytuacje powinny być jasne. Gdyby to było 60-40, znów jest bardzo blisko, ale 50-50 w mojej opinii to było prawdziwe ściganie, bo to było prawdziwe ściganie. Dla mnie to było właściwie ściganie, było całkiem fajne i ostatecznie dostał za to karę. I teraz muszą się z tym zmierzyć. Podsumowuje Steiner. Tutaj Wolbowicz, tutaj padła, było dużo wypowiedzi między innymi Maxa Verstappen, ale nie tylko, bo Max, wiecie, po swoich przewinieniach został wciągnięty do panelu sędziowskiego na wyścigi. Który to był wyścig? Nie, chyba gdzieś w Marrakeszu. WTC. Teraz to jest puchar, tak? Jeśli dobrze się orientuję. I zmienił trochę zdanie. Plus pamiętajcie, że Max, to jeszcze ważne, Max liczy na miejsce w Mercedesie, tak? Te dementi ze strony Wolfa, Maxa czy Josa, że oni wcale nie rozmawiają o tym, że Toto rozmawia z Josem o dzieciach i o kartingu. No wiecie, to jest takie pitu-pitu. Max szuka miejsca w samochodzie, w którym będzie mógł wygrywać i to miejsce może dać mu Mercedes. Niekoniecznie w przyszłym roku, ale za dwa lata będzie to o wiele fajniejsze. Teraz co Wolf mówi? Stewardzi, sędziowie podjęli decyzję zgodnie z przepisami, ale ogólnie nie jestem zadowolony z przepisów, które powstrzymują od twardego ścigania. Jednakowoż, jeżeli chcemy innych decyzji od sędziów, musimy mieć inne przepisy. Czyli teraz się zwala wina na przepisy. Nie zgadzam się z tym. Przepisy, oczywiście jest ich trochę za dużo i są przesadzone, ale to sędziowie decydują. Zawsze mogą, tak jak teraz widać w tych przypadkach, po prostu zawsze mogą wszystko uzasadnić. Musimy mieć pewność, że przepisy na sezon 2021 pozwalają na twarde ściganie. Chciałbym to przedyskutować z FIA, z zespołami i z posiadaczem praw komercyjnych F1, ale bez kompromisów w kierunku bezpieczeństwa. Rozumiem to w ten sposób, że fani powinni mieć doświadczenie, znaczy powinni doświadczać, powinni postrzegać kierowców wyścigowych jako gladiatorów w swoich zaawansowanych technologicznych maszynach. Chcę widzieć twarde walki koło w koło. Trudne jest to, aby jakby narysować te linie, te granice między ciężkim ściganiem, ale w obrębie tego, co jest dozwolone, i jazda tak na poziomie samochodów takich, które się ze sobą zdarzają. O, wyjeżdżają teraz znowu samochody wyścigowe, to było Audi, dwie Audi wjeżdżają. No, ale nie będziemy się skupiać na tych samochodach. Dlatego potrzebujemy dogłębnych dyskusji. Bla, 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 bla. Wiecie, chodzi o to, że tutaj no, to jest to takie przesuwanie odpowiedzialności sędziów na złe przepisy. Max był innego zdania też, właśnie też mówił, że sędziowie musieli wręcz dać karę. Ciekawe, dlaczego dzisiaj nie musieli na treningu, ale do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast mi bardzo przyszła do opinii, do gustu opinia Hulkenberga. W mojej opinii to było tylko ściganie. Ciężko jest kontrolować samochód, kiedy jedziesz na trawie i kiedy wracasz na tor, ponieważ po prostu nie mamy pełnej kontroli i nie mamy normalnej przyczepności. Dla mnie to był normalny incydent wyścigowy. Jeśli chodzi o zasady, są różne oceny podczas każdego weekendu. To jest problem, że sędziowie podejmują różne decyzje w bardzo podobnych przypadkach. To jest największy problem. Niekoniecznie widzę powodu, dla którego powinniśmy zmieniać przepisy. To mi się też podoba. Być może przepisy nie są wcale takie złe w tym temacie. Bo to, jeszcze raz, to ludzie decydują. Max też powiedział, że patrząc na to, pierwszy błąd został popełniony, gdy to Vettel wyjechał z toru. Ale potem dołączył do stawki i nie zrobił nic złego. Nie blokował Lewisa celowo. Powód, dla którego dali mu karę, był błędny. On zrobił wszystko, co mógł, aby zrobić to bezpiecznie. Natomiast jeśli wypadasz z toru na prowadzeniu, wiesz, że Lewis jest za tobą z przewagą tylko z 1,5 sekundy,
cały czas musi trzymać auto na gazie i starać się opanować samochód. Oczywiście, że tak. Natomiast fajna wypowiedź Maxa jest taka, że co jest też ciekawe, że zrobiłby to samo co Lewis, bo przecież tak naprawdę to Hamilton w pewnym sensie zapoczątkował całą aferę, patrząc przez radio, że to było niebezpieczne dołączenie się. A wiecie, jak Hamilton coś powie przez radio, cały panel sędziów staje na baczność. Gdybym był Lewisem, też nadawałbym przez radio, mówiąc, że mnie zablokował. Wiesz, że coś takiego jest w przepisach i jest możliwa kara. Fajnie, że to przyznał. Natomiast też stanowczo obroni sędziów. Sainz wypowiadał się bardzo ostro, szacunek za to. Jak każdy inny fan Formuły 1, byłem rozczarowany tą karą. No nie każdy inny fan Formuły 1, dlatego że jest cała wielka grupa fanów Lewisa Hamiltona i cała grupa fanów, antyfanów Sebastiana Vettela, którzy jakby w identycznej niemal sytuacji w Monako uznają, że Lewis nie zasłużył na karę. Natomiast w niemal identycznej sytuacji, zawsze są trochę różne, ale to naprawdę są bardzo powtarzalne. Ricardo o tym mówił zresztą. Dali bekerę Vettelowi, tak? To jest, wiecie, to jest moralność Kalego, tak? Jak Kali ukraść komuś krowa, to dobrze, jak ukraść krowa Kalemu, to źle. Tylko, że to nie poprawia ścigania w żaden sposób. No i tak, byłem rozczarowany jak każdy inny fan. Po pierwsze, myślę, jak każdy inny kierowca, zrobiłbym dokładnie tak samo, co Seb. Po prostu każdy z nas by wrócił na tor i starał się utrzymać pierwszą pozycję. Niezależnie od tego, gdzie jest drugi samochód na torze. Dlaczego było to niebezpieczne? Potencjalnie tak. Ale co nie jest niebezpieczne w Formule 1? To jest bardzo słuszny argument. To pani nędzy. Jak Formuła 1 może być bezpieczna? Są wyścigi do cholery jasnej. I co? Zawsze będzie jakieś ryzyko. Zawsze jest to odrobina niebezpieczeństwa, zawsze jesteś blisko ściany i nie myślisz na tym, w tym momencie, że Lewis jest zagrożony, że może być duży wypadek. I nie uważam, że był jakikolwiek powód, żeby dawać karę, ale jest taki przepis zapisany i sędziowie go zastosowali. Więc też nie rozumiem krytyki sędziów, która padła w ich kierunku przez ostatnie tygodnie, ponieważ oni po prostu starali się wykonywać swoją robotę. Ricard natomiast oczywiście też popierał Seba, mówił, że to nie jest, że nikogo nie chce bronić, po prostu uważa, że to było niesłuszne i przywołał ten incydent z Monaco 2016, tak? Kiedy Lewis wyjeżdża poza tor, ścina sobie po asfalcie, a nie po trawie, tak? Czyli nie musi walczyć o przetrwanie i potem atakowany przez niego na wyjściu z nowej szykany po wewnętrznej, po prostu wciska go w ścianę. I Ricardo uważa, że jeżeli już ktoś powinien dostać karę w tych dwóch sytuacjach, to bardziej Lewis za przycięcie jego niż za Vettela. I ja szanuję tę wypowiedź. Natomiast najzabawniejsze jest to jest cała ironia, że dziś Lewis złapał ten przepis bardziej niż Vettel w Kanadzie. Dlatego, że ten przepis jest na sytuację, kiedy jakiś kierowca czy to się obróci, czy wjedzie zbyt szeroko i wraca na tor, żeby on miał absolutną pewność, że nie wjedzie nikomu w drogę. Nie, że ścina szykanę, walczy o przetrwanie i wystrywa go z powrotem na tor, tylko, że po prostu no, wyjeżdża poza tor i wraca sobie taką okrężną drogą. I dziś Lewis to zrobił. Popełnił błąd, zblokował koła, wyjechał na zewnętrzną i wrócił na tor niemalże pod koła Verstappena. I jedni twierdzą, że to tylko trening, że to jest coś innego niż wyścig. No jest to, że to jest trening, że to jest coś innego niż wyścig, ale prawa fizyki są dokładnie takie same. Jak spowodujesz wypadek i jeden kierowca zderzy się z drugim, to będzie on dokładnie tak samo groźny jak w wyścigu. Nigdy stwierdzą, że tak naprawdę nie zajechał, że są nagrania z kamery Verstappena. Co z tego, że się zmieści na centymetry? Gdyby zrobił, nie wiem, sekundę wcześniej, to by zajechał, to co? Tu chodzi o to, żeby zostawić bezpieczny, duży zapas, żeby nie było żadnego ryzyka. A zwróć uwagę, że Max Verstappen z kolejnego zakrętu wypadł, wyjechał zbyt szeroko. I co, myślicie, że wyjechał tak zupełnie niezależnie od tego, że musiał omijać Hamiltona? Że to jest zbieg okoliczności, to za bzdura. Wyjechał dlatego, że się skoncentrował jazdą Hamiltona i tyle. Natomiast po trzecie, Hamilton sam go przepraszał gestem ręki. Za co go przepraszał? Za to, że nie zrobił nic złego? Przepraszał go za to, że go przyblokował, tak? Że wjechał w niebezpiecznym momencie, tylko i wyłącznie dlatego. Natomiast kary nie dostał. No po pierwsze, Max nie zgłaszał pretensji. Nie mógł ich zgłosić, dlatego że Max nie chce podpadać Mercedesowi. Max liczy na to, że na jakimś etapie kariery przejdzie do samochodu, który mu pozwoli wygrywać. Jeżeli w przyszłym roku Red Bull nie będzie tym samochodem, a póki co no, w ten sezon raczej rozczarowuje, mimo wszystko Red Bull oczekiwał czegoś więcej, chyba nawet od siebie bardziej niż od Hondy, to podpisze kontrakt z Mercedesem i tyle, bo Mercedes będzie go chciał, głównie chcąc mieć następcę dla Lewisa Hamiltona w momencie, kiedy Lewis odejdzie. No i oczywiście było powiedziane, że słaba widoczność, że Lewis patrzył w lusterka kilka razy, żeby się upewnić. No i mili, to jest żadna wymówka. Obrócił się na to, że po Ricard jest naprawdę widoczność bardzo dobra, nawet jak nie widział go w lusterkach. Wracając na tor, mógł go zobaczyć po lewej stronie. Chociaż widoczność na bok jest słaba. Tak czy inaczej,
sprawdzał, czy nie sprawdzał. To była sytuacja, wypisz wymalu w ten przepis wymierzony. Ten przepis nie powinien być zastosowany do sytuacji w Kanadzie, on powinien być zastosowany tutaj, bo tutaj dokładnie dla tych takich sytuacji został wymyślony, został stworzony. Natomiast FAI to tłumaczy, że kierowcy zgodzili się, że sytuacja nie była potencjalnie niebezpieczna. Jak się mi nie zgodzić, jak ma chce miejsce w Mercedesie. I nie dała Verstappenowi straty, tak? Oczywistej straty. W tej sesji treningowej, co jest podkreślone, także to nie wyścig. Oni zawsze wszystko sobie, no zawsze mam wszystko wytłumaczą. Obaj kierowcy zgodzili się, że ograniczona widoczność do tyłu i kąt, pod jakim samochód był samochód numer 44, utrudnił Hamiltonowi zobaczenie zbliżającego się innego auta. I zgodzili się, że Hamilton dołączył do jazdy powoli. No Vettel też przecież jechał powoli, tak? To był problem, że jechał zbyt powoli. Po różnica prędkości. Sędziowie mogli zaobserwować z kamer onboardowych Hamiltona, że patrzył sobie do lusterka przynajmniej dwa razy, zanim spróbował dołączyć się na tor. To nie ma większego znaczenia, na przykład ze względu na to, że no wiecie, były takie sytuacje w tym roku, tak? To Grosjean dostał karę, że nie widział kierowcy, który jest z tyłu, nie mógł go Norrisa, tak? W Bahrajnie. I nie został ostrzeżony, nie mógł go zobaczyć. I co? Kara była. To nie ma żadnego znaczenia, widział czy nie widział. To jest dostosowanie regulaminu do sytuacji bieżącej, to jest dostosowanie regulaminu do kierowcy, który od początku kariery był faworyzowany przez FIA i teraz jest jeszcze bardziej nietykalny, bo po pierwsze to jest Lewis, a po drugie dlatego, że jest kierowcą Mercedesa, nie inaczej. Natomiast co jest ciekawe, Lewisa nie było na spotkaniu z mediami w czwartek, został zwolniony przez Toto Wolffa, ponieważ uczęszczał na memoriał Karla Lagerfelda. Tak, czyli człowieka ze świata mody. I to chyba się chyba dobrze złożyło, dlatego że nie musiał odpowiadać na trudne pytania o kary w Kanadzie. Zupełnie przypadkiem. Z innych krótszych wiadomości, jeszcze przejdziemy do wyników treningu. Najszybsze dwa Mercedesy, treningów obu. W pierwszym Lewis, w drugim Bottas, natomiast Lewis nie przejechał szybkiego kółka, tak, zepsuł kółka na oponach miękkich. Mimo tego na oponach pośrednich był drugi, czyli wyprzedził Charlesa Leclerca. Charles Leclerc był dwa razy trzeci. Za pierwszym razem w pierwszym treningu około 4 dychy tracił, w drugim treningu no już tutaj ponad 6, mniej więcej 6,5 dychy. Natomiast był ciągle szybszy od Vettela, który był czwarty, czyli dwa Mercedesy, dwa Ferrari. I tak to się pewnie utrzyma, co prawda Ferrari ma tutaj wielkie nadzieje związane z przednim skrzydłem. Mark Hughes wyjawił, Mercedes tak miękkie gra, gada. Mark Hughes wyjawił, że być może jest plotka, że Ferrari odkryło jakiś zgrzyt w korelacji, w ogóle w konfiguracji aerodynamicznej samochodu i on jest wart jakieś 0,3 sekundy na okrążeniu, więc to być może Ferrari pomoże. Póki co we Francji to się nie zapowiada, aczkolwiek Francja to jest tor, który jest szczególnie pod Mercedesa, a szczególnie nie sprzyja Ferrari, więc być może tak naprawdę to jest odczuwalne, tylko Ferrari wciąż traci zbyt wiele. Piąty Lando Norris, czyli no tutaj McLaren przynajmniej w treningach jest znowu wyżej. Super fani, trzymają za te kciuki. Szósty Max Verstappen, siódmy Carlos Sainz, czyli mamy dwa McLaren wysoko, dalej Pierre Gasly, oczywiście gorzej od Maxa Verstappena. Dziewiąty Kimi, dziesiąty Kevin Magnussen. Natomiast Romain Grosjean po problemach i znowu po czeskich rozmowach z zespołem był 17 w tym treningu. 18 Lance Stroll, to się często zdarza. 19 George Russell, 6 dych przed Robertem. Nie chcę już tego komentować. Prawda jest taka, tak rzeczywiste, że dwa samochody Williamsa są różne. Z innych krótkich newsów, Sergiej Sirotkin jest kierowcą McLarena w tym momencie, rezerwowym. McLaren dogadał się z Renault, więc teraz ma już dwie pozycje kierowcy rezerwowego, więc cóż, powodzi się, w sumie się nie dziwię. Ma super licencję, tak, ma uprawnienia na super licencję. Co więcej, jest kierowcą naprawdę bardzo dobrym i akurat jest ktoś, komu bym zaufał, gdybym chciał, żeby zastąpił mi, tak, wiecie, jest sytuacja podbramkowa, mam zastąpić kierowcę, to jest akurat dobry kandydat na to, żeby wejść na ten fotel. Bardzo mi się podobały wypowiedzi Magnussena o sytuacji z Grand Prix Kanady, o tym, że marudził strasznie przez radio i został trzony przez Günthera Steinera dość brutalnie. Powinniście słyszeć, kiedy mi mówi, kiedy nie rozmawiam przez radio. Myślę, że Günther zna mnie bardzo dobrze i wie, że nie narzekam zbyt często. Kiedy robię to, oznacza, że jestem bardzo, bardzo sfrustrowany. On to wie, więc myślę, że dobrze się spisał, zamykając mi gębę, tak to ujął. I upewniając się, że nie oszaleję, bo już na tym etapie miałem zamiar gryźć kierownicę.
To był dla mnie bardzo zły moment. Byliśmy bez szyni wyścigu, więc było lepiej po prostu już się jakoś z tym pogodzić i porozmawiać o tym później. Czyli on mówi po prostu dziękuję Steinerowi, że go uspokoił w pewnym sensie, że go opanował, był bardzo zdenerwowany tym, że samochód źle jechał. Zdałem sobie sprawę, że moje przesłanie brzmiało trochę bardziej ofensywnie w kierunku zespołu niż miałem na myśli. Myślę, że doszedłem do wniosku, że ludzie uznali, że uznałem, że ludzie zdają sobie sprawę, że mamy dobry samochód i że jedyną rzeczą, która nas wstrzymuje, jest fakt, że nie jesteśmy w stanie sprawić, że opony funkcjonują prawidłowo. Mi się wydaje, że to jest takie fajne wyjaśnienie, ta wypowiedź Magnusena mi się podoba. Takie są wyścigi, czasem kierowcy po prostu wchodzą na poziom emocji, na którym trzeba ich w pewien sposób zamknąć. Jeszcze Binotto stwierdził, że, mówiąc jeszcze wersja z Ferrari, stwierdził, że wie jaki był problem, że wiedzą już jaki był problem Ferrari, będą sprawdzali co będzie się działo dalej, to się oczywiście pokrywa z tą wiadomością, że mogli zgadnąć gdzie znaleźć 60 sekundy z koncepcji aerodynamicznej. No i powiedział, że co, że rozwinęliśmy nasz samochód w złym kierunku, ponieważ źle oceniliśmy słabości i limitacje naszego zestawu. Nasza koncepcja samochodu nie sprawdza się z oponami z 2019 roku. To już tak naprawdę wszyscy wiemy, oni musi tego przyznawać, ale przynajmniej słyszymy to z ust konia, jakby to byli za granicą. Samochód nie jest też najlepszy, jeśli chodzi o maksymalny docisk aerodynamiczny. A ponieważ brakuje nam docisku, mamy problemy z dogrzewaniem opon i trzymaniem ich w odpowiednim oknie, którym dostarczają odpowiednią przyczepność. Jeszcze była bardzo fajna wypowiedź Leclerca, z której tego, co się teraz dzieje. Leclerc twierdzi, że nie bawi się w politykę, po prostu wykonają swoją robotę na torze. Jestem z siebie zadowolony, z całą pewnością czuję się słownie Ferrari, nie lubię gier politycznych wcale. Tak naprawdę nienawidzę grać w polityce, to nie jest w moim stylu, jestem przyjacielem, z nikim się nie przyjaźnię, tylko w celu wykorzystania go, preferuję dobre, naturalne przyjaźnie. I przyznał też, tak, przyznaję, że sytuacja od Bahrainu się zmieniła, samochód ma dla mnie więcej szacunku, odkąd pokazałem, że mogę wygrać wyścigi, rozumiem, że musi być jakaś hierarchia w zespole, takim jak Ferrari. Jest dla mnie także jasne, że Seb jest faworytem w ekipie, ponieważ ma niewiarygodne doświadczenie, muszę wykonać moją pracę, popełniając mniej błędów. Seb po prostu popełnia mniej błędów niż ja. To jest bardzo fajnie, to jest takie fajne przyznanie się w pewnym sensie do tego, że jestem w takiej sytuacji, w jakiej jestem, także ze względu na siebie. No i przyznanie się, że rozumiem to, że Ferrari ma prawo obstawiać Seba, co jest fajne. No Leclerc nauczył się już, wie, że może być od Seba szybszy, że jest od Seba szybszy, że może być od niego lepszy. Nauczył się tego, że sam też popełnia błędy, chociaż Ferrari nie pomaga. I nauczył się, że Ferrari faworyzuje Vettela i że to się nie zmieni. Trzeba się z tym pogodzić i po prostu robić własną robotę jeszcze lepiej i w ten sposób przekonać zespół, że zasługuje się na pozycję numer jeden. Nie w końcu w tym sezonie, ale też w przyszłym. Pamiętajcie też o tym, że że Leclerc nie ma tak naprawdę o co w tym momencie walczyć. No bo i tak nie będą wygrywali z Mercedesem. Może tylko walczyć o swoje wyniki i o pierwsze zwycięstwo. Parę ploteczek na koniec transferowych. Ocon przyznał, że czeka na fotel, że moim celem jest powrót na tor tak szybko jak to możliwe. W tym momencie cały mój management, wliczając to Toto, pracuje na tym, abym wrócił na miejsce wyścigowe w przyszłym roku. I te dyskusje już się zaczynają. Mam nadzieję, że plany zostaną potwierdzone tak szybko jak to możliwe. To byłoby wspaniałe, to byłoby najlepsze. Mam nadzieję, że moja szybkość będzie rozwiązana bardzo, bardzo wcześnie. No cóż, mi się wydaje, że może liczyć na miejsce. Będzie kilka miejsc Formuły 1, na które będzie mógł liczyć. Natomiast no, powtarzam, mam już opinię francuskich kolegów, którzy są bardzo blisko, że ich zdaniem on jest spalony. Jeśli chodzi o samochód Mercedesa jako takiego. Haas, to powiedział Günther Steiner, że ustalił już z Ginem Haasem, że składy potwierdzą po zakończeniu przerwy letniej. Bardzo dobrze, niech jeszcze trochę poczekają. Natomiast z kolei Zak Brown, czyli szef Brown McLarena, powiedział, że w kontekście powrotu Alonso, że musi wyjąć trzeci samochód, że są zadowoleni z obu kierowców, tak, i że i Lando, i Carlos mają umowę długoterminową. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Trzeba go skończyć z kilku powodów. Po pierwsze, muszę go tak wysłać. Po drugie, właśnie się zaczyna oficjalny koktajl.
na który się muszę przebrać, więc teraz lecę do mojego pokoiku, który wam pokażę na moim Insta może. It's alright. I ten, do takiej kanciapy i co? Będę obserwował także kwalifikacje i wyścig Formuły 1, no oprócz tego dużo materiałów tutaj z Nürburgringu. Póki co dziękuję wam bardzo za vloga i do zobaczenia wkrótce.